Na katowickim rynku otwarta została wystawa 20 wielkoformatowych zdjęć zbiorników wodnych, które są elementami jedynego w Europie systemu zaopatrzenia w wodę do picia dla ponad 3,5 miliona mieszkańców województwa śląskiego. Fotografie wykonane z lotu ptaka przez Janusza Moczulskiego prezentują rozmiar oraz rolę, jaką pełnią zbiorniki, z których czerpana jest woda do picia dla mieszkańców naszego regionu. Na tych zdjęciach na rynku możemy podziwiać nasze wody, ale te wody, które używamy do celów gospodarczych, no i do picia oczywiście. Te zbiorniki są naprawdę bardzo fajne, bardzo piękne, a dodatkowo no, one nas poją. To jest najważniejsze. Mamy to szczęście, że w tym Dniu Wody możemy sobie powiedzieć, że żyjemy w takim szczęśliwym miejscu, gdzie tej wody nie braknie, nie brakuje i nie braknie. To właściwie widać na tych zdjęciach, bo tylko z nieba możemy pokazać te wielkie akweny, piękne otoczenie tych akwenów, tereny no, przyrodniczo cenne, wspaniałe, a jednocześnie dla nas bardzo korzystne, bo dają nam po prostu wodę. Jak długo powstawała ta wystawa? Bardzo szybko. Ta wystawa powstała de facto od jesieni, w takim najtrudniejszym dla mnie momencie, bo w zimie się bardzo źle fotografuje. Po prostu jest no, mniej zielono, wszystko jest brązowo-burę, ale wykorzystałem sporo zdjęć swoich starych, wcześniejszych, które wcześniej robię, no bo ja robię od 20 lat prawie zdjęcia całego Śląska, przeróżnych obiektów, przeróżnych terenów. Więc nie było problemu, żeby je znaleźć. Aczkolwiek nie ukrywam, że troszkę się zrzymałem, bo wolałbym, gdybym mógł te zdjęcia zrobić teraz, zacząć i skończyć na przykład jesienią. Ale na takie zdjęcia, w tym czasie będę wykonywał zdjęcia innych miejsc, również pięknych. Otwarcie wystawy prezentującej unikatowy system zaopatrzenia w wodę było jednym z elementów obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Wystawa ma uświadomić mieszkańcom województwa, skąd tak naprawdę pochodzi woda płynąca w naszych kranach. Przede wszystkim do myślenia dają już same kompozycje. Ja byłem przekonany, zresztą będąc nieco zmanipulowanym przez moich przyjaciół z Wydziału Marketingu, że to są zdjęcia innego obszaru Polski. A tak wygląda województwo śląskie. Te tereny zielone, te przepiękne, błękitne wody, dopiero z perspektywy, jaką daje ujęcie samolotu, pokazują, jak wielkim i wspaniałym jest regionem jest województwo śląskie. Pokazują również, ile wysiłku i kilometrów musi przepłynąć górska woda, krystalicznie czysta górska woda, by mogła się pojawić tutaj w sercu aglomeracji. A przy okazji sama przyroda mówi za siebie. Patrząc na jedno, drugie czy trzecie zdjęcie, aż chce się tam być osobiście, by namacalnie przekonać się o tym, jak fajne potrafi być śląskie. Na wystawie zobaczyć można m.in. jak funkcjonujący w regionie system zaopatrzenia w wodę poradził sobie z ubiegłoroczną suszą, co ma zwrócić uwagę społeczną na konieczność oszczędnego gospodarowania wodą, tak by nigdy nam jej nie zabrakło. Staramy się i czujemy nad sobą odpowiedzialność jako strażnika bezpieczeństwa wodnego w regionie. To dzięki systemowi, który ma już ponad 130 lat, a którym mamy zaszczyt administrować. Te 3,5 miliona mieszkańców każdego dnia może budzić się bezpiecznie, wiedząc, że będą mieli wodę do picia i do mycia. Będzie ona doskonałej jakości i po dobrej cenie. Przypominamy o tym każdego dnia, ale dzisiaj mówimy o tym szczególnie głośno, bo o wodzie mówimy w sytuacjach, w których zaczyna nam jej brakować. Tę praktykę chcemy zmienić, by odpowiedzialnie każdego dnia działać prewencyjnie i nie musieć martwić się o to, czy odkręcając kran będzie tam woda z gór, czy też jej nie będzie. Czego więc powinniśmy się nauczyć? Szacunku do wody? Tego nam brakuje? Odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Owszem, szacunek do wody jako taki rozumiany, jako jej oszczędzanie i dbałość, to jest bardzo istotny element. Natomiast apeluję tu w tym momencie szczególnie do osób decyzyjnych, do samorządowców, do prezydentów i burmistrzów, by patrzyli szerzej niż tylko ich własne podwórko. Śląsk to bardzo zintegrowana struktura o wrażliwej gospodarce hydrologicznej. Nasza woda, ta podziemna, jest trudno dostępna, jest niezinwentaryzowana i powinna być zachowywana dla przyszłych pokoleń, choćby ze względu na to, że jesteśmy regionem przemysłowym. Mamy skarb, jakim jest wspomniany dzisiaj kilkukrotnie przeze mnie system wodny. Korzystajmy z niego z rozmysłem, umiarem, ale również i efektywnie, bo im więcej tej wody będziemy sprzedawać ze źródeł odnawialnych, tym będzie ona tańsza,
a nasze przyszłe pokolenia będą bezpieczniejsze. Wystawę zdjęć śląskich zbiorników wodnych oglądać będzie można na katowickim rynku przez najbliższe tygodnie.